Mamy szansę na wygraną z Portugalią? No ja liczę na to, że oczywiście, że wygramy z Portugalią, tym bardziej, że Portugalia na tych mistrzostwach nie prezentuje zbyt dobrej piłki. Widać, że moja drużyna jest w kryzysie, także mamy duże szanse na to, żeby ją pokonać. A co potem? No a potem to już tylko półfinał. I zobaczymy, jaki przeciwnik, jak się ta gra ułoży, bo trudno dzisiaj wyrokować na temat tego, czy wyjdziemy dalej. Oczywiście nadzieje są, oczekiwania są, dobrze by było. Ja osobiście bardzo bym chciał tego, żeby Polacy zeszli jak najdalej w tym turnieju. Natomiast no, też mamy świadomość tego, że przed turniejem mówiliśmy o tym, że wyjście z grupy będzie sukcesem. Dzisiaj mówimy już o półfinale de facto, także te nadzieje rosną jakby z biegiem turnieju. I oczywiście oczekiwania będą, kibicujemy Polakom wszyscy, także mamy nadzieję, że zajdą jak najdalej. W czwartek Polska-Portugalia, 2-1 dla Polski. A potem? A potem gramy pewno z Belgią, bo Belgia z Walią, czyli z Belgią. Z Belgią remis, dogrywce wygrywamy i finale. Mam takie wrażenie, że gramy nie tyle z Portugalią, co z samym Ronaldo. No chyba tak, ale jedna gwiazda w zespole to nie czyni wszystkiego, także zespół, jeszcze raz zespół. Jeżeli w Polsce gramy zespołowo, to myślę, że jest szansa na półfinał. Wygramy na pewno, chociaż wiadomo, że w Portugalii są świetni zawodnicy, ale w Polsce, polskiej reprezentacji też mamy znakomitych piłkarzy, Robert Lewandowski, któremu życzę, żeby się odblokował w końcu, bo wszyscy kibice, jak czytamy już gdzieś tam na portalach, to wieszają źle piszą o Robercie, a ja uważam, że to jest świetny piłkarz. Miałem okazję z tym zawodnikiem grać, spotkać się kiedyś w trzeciej lidze, grał z Niczą Pruszków i wiem, jakie ma umiejętności, a wiadomo, że takie drużyny jak Bayern Monachium, gdzie Robert występuje, to mają świetnych piłkarzy i życzę mu, żeby się odblokował. Ale też gratuluję dla Kuby Boszykowskiego, który naprawdę pokazuje, że jest piłkarzem wysokiej klasy i można wymieniać tam wszystkich. To jest świetny zespół i uważam, że wygramy 2-0. Pewnie, że jest szansa. Islandia to pokazała. Także zawsze jest szansa. Oczywiście, że tak. No i mam wynik typować? 1-0 dla Polski. Także spokojnie, mamy świetną obronę i myślę, że wystarczy ten jeden gol i utrzymanie wyniku. To jest, że tak powiem, to jest scenariusz, który mi się podoba. Natomiast na podwórku u mnie oczywiście są różne scenariusze. Typowane było wczoraj 10-1 dla Polski, 6-0. Także jest pełny optymizm. A jak z finałem? Z finałem? Ja jestem bardzo zaskoczony pozytywnie Belgią i tym, co ten zespół prezentuje, swoją grą. Także chyba jednak będzie taki, no wydaje mi się, że jednak nudny finał Belgia-Niemcy. Polacy wygrają 2-0. I wierzę w to, że dojdą do półfinału. A potem? Szanse na finał? A potem zobaczymy, z kim będą grać, bo nie pamiętam, jaki tam jest rozkład sił i wierzę w to. Czy Polska drużyna? Potem zobaczymy. No, zobaczymy, także. Ale wierzę, że 2-0 na pewno wygrają. Bo ten przeciwnik, którego spotkamy w czwartek, będzie na pewno wiele trudniejszy niż ten kolejny. Ja rozumiem, że my gramy z Portugalią i wierzę, że wygramy 2-0, powtarzam. I jestem święcie i bramki strzeli dwie Robert Lewandowski. Jest szansa. A co potem? Bo kolejny przeciwnik może być prostszy. Najpierw to wygrajmy. Także, a potem to już i tak dojście do 1/4 dla nas to i tak jest wielki sukces. Sądzę, że wygramy, bo uważam, że lepiej nam grać z Portugalią niż z Chorwacją. Widzimy, że Ronaldo ma problem ze strzelaniem bramek, chociaż Lewandowski to samo. Niemniej jednak myślę, że wygramy. Obstawiam wynik 2-1 dla naszej drużyny. Myślę, że ten mecz ostatni ze Szwajcarią może nie był, szczególnie w drugiej połowie, w dogrywce, której nie
niestety nie oglądałem, ale relacjonowany był w internecie i tam podglądałem. Niemniej jednak myślę, że drużyna odzyska to pełną formę i tutaj wygramy z Portugalią, bo to jest historyczny awans do ćwierćfinału i tak dalej. Jeżeli pogramy, to widzę, że ta drużyna jest bardzo scementowana, tam dobra atmosfera, z tego co wiemy, panuje, a wobec tego myślę, że możemy zajść naprawdę daleko.